Kolejny punkt, również w trybie jednego czytania. Wniosek 1409. Przypominam o zgłaszaniu poprawek w czasie dyskusji nad projektem. Punkt dotyczy zmiany uchwały nr 104 1494/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zasad udzielania lokaty celowej na pracę konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytkach wpisane do rejestru zabytków włożonych na obszarze gminy miejskiej Kraków i stanowiących jej wyłącznej własności. Późniejszy wymiar projektu Rady Miasta Krakowa w 1409 referuje ponownie pan dyrektor Stanisław Wielik. Zapraszam. Propozycja zmiany uchwały ma charakter kosmetyczny. Chodzi o wpisanie następującego zapisu, że obsługę administracyjną techniczną sprawuje Wydział Kultury Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który te funkcje także przed zmianą musi poradzić i sprawował. To ja już w takim razie skończę. Stanowiska w tej sprawie nie ma na tej komisji. Prezentacji innych nie widzę. Prezentację klubu nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 statutu miasta Krakowa punkt 6 zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu i głosowanie w bloku głosowań. I przekazuję dalsze obrady panu radnemu przewodniczącemu. Tylko na dziękuję bardzo.